Hello, my dear children from class 6. How are you today? How do you feel? Do you feel good? Have you got a cold? Or have you got a cough? Or maybe a sore throat? Because I feel really good, so I don't have a headache, a toothache. I just feel really nice. Okay, today is Wednesday, the 25th of March 2020. And the subject of today's lesson is Zuzia and Friends 7. Historyjka rozdziału 7. No dobrze, mam nadzieję, że już kojarzycie całkiem nieźle, już się zaznajomiliście z tymi dolegliwościami. Teraz usłyszymy historyjkę Zuzia and Friends. Od tego sobie zaczniemy, później przejdziemy do zadań związanych z tą historyjką. No niestety sobie treści historyjki nie opowiemy, natomiast po prostu przesłuchajcie, potem będzie więcej odnośnie tej historyjki. CD 3. Track 3. Zuzia and Friends. One. Look, it's healthy week next week. What does that mean? I've never heard of it. It happens every year at our school. We do healthy things. For example, we walk or cycle to school. And there are always photos on the school website. Two. Let's cycle to school next week. Have you got a bike, Zuzia? Yes, I have. I love cycling. I've been on lots of cycling holidays with my family. Great! We can cycle together. What about you, Alex? Okay, let's meet at my house at 7:30 on Monday morning. Three. Next Monday morning. Where does Alex live? I haven't been to his house. It's this one, number 28. Let's ring the bell. Have you cycled to school before? Yes, I have, but I usually go by bus. Four. Why are you wearing those clothes? Where's your bike? I'm not cycling to school, I'm running. It's 4 kilometres. Have you ever run 4 kilometres? No, I haven't. But look, I've got a new fitness app on my phone. I think he wants his photo on the school website. Five. 30 minutes later. Look, Miss Cooper is taking photos for the website. And here's Alex. His face is very red. Oh dear, he doesn't look very happy. He looks tired. Poor Alex. It's a long way. Six. Please don't take a photo. Oh. He's never said that before. Hey, Alex. Well done. How are you feeling? I'm hot. I've got a headache and a sore throat. Listen to your new app. Well, if it's finished, let's start with exercise 4 at page 91. Standardowo zaczynamy od zadania 4, później wrócimy do zadań w regularnej kolejności. Oprócz tych zwrotów, które musicie zrobić w zadaniu, najpierw przepiszcie z notatki słówka. Ja je wam powiem i przetłumaczę, tak? Mamy tam słówka z historyjki, pomoże wam to lepiej zrozumieć tą historyjkę. Więc healthy oznacza zdrowy. Cycle, jeździć na rowerze, tak? Się uczyliście, jak byście młodsi, ride a bike, ale cycle, jeździć na rowerze, cycling, kolarstwo, czy też jazda na rowerze. Let's meet. Let's meet. Mamy tutaj zwrot wyrażający propozycję za pomocą słówka let's.
Let's meet oznacza spotkajmy się. Ring the bell. Ring the bell. Akurat tutaj w znaczeniu w historyjce, jak znajdziecie ten zwrot, przy dzwonieniu do drzwi, chodzi tutaj o zadzwonienie do drzwi. Dosłownie ring the bell to jest zadzwonić dzwonkiem. I może to być zadzwonić dzwonkiem do drzwi, ale też może to być dzwonek na przykład szkolny. Take a photo. Take a photo. Moi drodzy, to jest stały zwrot, który trzeba zapamiętać, ponieważ słówko take, jak pewnie wielu z was wie, oznacza wziąć. Natomiast take a photo nie oznacza wziąć zdjęcie, tylko jest to wyjątek taki do zapamiętania. Take a photo oznacza zrobić zdjęcie. Nie mówimy make albo do a photo, broń Boże. To jest mega ważne do zapamiętania. Robić zdjęcie, take a photo. Więc powtórzę po dwa razy, żebyście mogli mi standardowo przesłać wymowę, ponieważ wielbią słuchać waszego angielskiego i mogę za to stawiać plusy, co się potem przełoży na lepsze oceny, także robimy to. Nie ma, że się nie chce albo się wstydzę. Ci, co już zaczęli robić, robią to bez problemu i fajnie jest. Ok, więc powtarzam dla przećwiczenia wymowy. Healthy, healthy, cycle, cycle, let's meet, let's meet, ring the bell, take a photo. No i cóż, teraz znajdujecie zwroty z historyjki do tych polskich tłumaczeń podanych w zadaniu czwartym. Całe zwroty musimy wypisać. Let's go back to exercise 2. Exercise 2 is a true-false task, so you have to read the sentences, zdania. You have to read the sentences and write if it's true or false, basing on a story, czyli na podstawie historyjki, yes? Next, please do exercise 3. So, write short answers to the questions. Czyli piszemy krótkie odpowiedzi na pytania w zadaniu trzecim. Jak ktoś nie rozumie, musi sobie dotłumaczyć, tak? Więc tyle, jeśli chodzi o zadania 2, 3, 4. And last but not least, exercise 5. Last but not least, przedostatnie zadanie, exercise 5. Bardzo fajne zadanie. Ponieważ musimy tutaj dopasować z ramki nazwy emocji do emotikonek, do emotek, które widzicie poniżej. Więc teraz jest czas, żebyście to spróbowali dopasować. Proszę, żebyście spróbowali to zrobić samodzielnie dla samego sprawdzenia się. Możecie sobie właśnie teraz zapauzować filmik, a ja już za chwilę zacznę wam po prostu tłumaczyć te emocje, a przy okazji powiedzieć ich wymowę, żebyście mogli powiedzieć, przysłać pliki z wymową właśnie tych emocji. Więc ja już wam tłumaczę. Angry. Angry means zły. Nie, że ktoś jest taki zły, jak jakiś zły charakter, tylko emocja, tak? Że ktoś po prostu jest zły na coś, zdenerwowany, można tak powiedzieć, wkurzony nawet, o. Happy, no to wszyscy wiemy, tak? Szczęśliwy. Sad, smutny. Scared, wystraszony. Surprised, zaskoczony. Surprised to jest niespodzianka. Surprised, zaskoczony. Tired, tired, zmęczony. I teraz powtarzam po dwa razy, żebyście mogli sobie wypoćwiczyć wymowę. Angry, angry. Happy, happy, sad, sad, scared, scared, surprised, surprised, tired, tired. Tak w ogóle wymowę to polecam wam odsłuchiwać, jeżeli macie możliwość, na słuchawkach. Jest to chyba najdokładniejsza forma słuchania wymowy angielskiej, to poprzez słuchawki. Teraz, moi drodzy, takie na plusa zadanie siódme.
Spróbuję wam przedstawić mimiką twarzy różne emocje z tego zadania piątego i wy musicie mi jako takie zadanie na plusika przesłać plik z wymową, w którym mi mówicie, na przykład, że numer jeden jest pan, nie wiem, szczęśliwy, albo jest pan smutny, czyli na przykład you're happy, you're sad, tak? No to teraz podam wam takie właśnie zadanie na mimikę twarzy, spróbuję wam te emocje przedstawić właśnie za pomocą własnej twarzy, będę mówił na początku numerki, a wy jako praca domowa taka właśnie na dodatkowego plusika, no bo jak ktoś mi prześle wymowę, to też będzie plus. Po prostu mówię numerki i wy na przykład number one, you're happy, number two, you're sad i tak dalej, tak? Więc to taka jakby dodatkowa forma możliwości zdobycia plusa. Nagrania chcę od was tak czy siak, tak? Z tych pozostałej wymowy, czyli z tych emocji i z tych słówek z historyjki, ale to jest jakby, jak się ktoś fajnie wywiąże, dostanie plusa, a jak ktoś zrobi jeszcze to, no to będzie drugi plus. Number one. Number two. Number three. Number four. Number five. Number six. All right, that's all for today's lesson. So, thank you for watching and goodbye.